Pani ma wrażenie, że ta społeczność ukraińska w Polsce coraz lepiej się organizuje? Tak. Jeżeli chodzi o organizację, to społeczność ukraińska jest bardzo dobrze zorganizowana. A uważa pani, że powoli dojrzewamy do tego, żeby na przykład partia polityczna powstała, jeśli chodzi o Ukraińców w Polsce? Tego nie wiem. Ale zastanawiała się pani nad tym? Szczerze mówiąc, nie. Dobrze by było, żeby ktoś reprezentował nas w Sejmie, to na pewno. No to czy musi tam być partia polityczna. I tak dalej. No właśnie tak teraz na głośno myślę, bo skoro tak duża jest społeczność, no to ktoś miałby tą społeczność reprezentować, ale jakoś o tym nie myśleliśmy, pewnie dlatego, że większość tych osób i tak ma w tej chwili obywatelstwo ukraińskie, nie ma obywatelstwa polskiego, nie ma prawa głosu w Polsce. A więc... chcą mieć też obywatelstwo polskie? Czy to nie jest najważniejsze dla nich? Ja myślę, że osoby, które przyjechały rok temu, raczej nie, ale pamiętajmy o tym, że przed 24 lutego 2022 roku już 2,5 miliony Ukraińców mieszkało na terenie Polski, więc to już dość dużo, prawie 10% obywateli i właśnie te osoby, które mieszkały tutaj wcześniej, już powoli zaczynają te obywatelstwa dostawać, bo tam chyba po 5, po 8 latach, w zależności od tego, czy ma się pochodzenie polskie, czy nie ma, różne terminy są, ale generalnie te osoby, które przyjechały z początkiem ruchu bezwizowego, które przyjechały na początku tam 2014, na początku wojny, to pierwsi uchodźcy ukraińscy, czyli Doniecki, Lugański obwód, Krym i tak dalej, bo oni już byli... Już mają obywatelstwo. Tak.